Siemeczko, cześć, witajcie, z tej Xero i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i tematem na dzisiejszy odcinek będą czyty kiedyś wersus dziś. Przy okazji nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji wraz z węczkiem, ponieważ ostatnio YouTube obcina mi zasięgi, a teraz zaczynajmy mojego oglądania. No i dzisiaj postaram Wam się przedstawić jak kiedyś cheatowało się oczywiście w Minecrafcie, a jak cheatuje się dzisiaj. A więc zaczynajmy. Jak sami wiecie, kiedyś y, na serwerze SKKF-a m.in. używało się albo Nodusa, albo różnych cheatów typu X-Ray. Oczywiście, żeby tam znaleźć jakieś Endermany, czy także diamenty na poprzednich edycjach, lub także oczywiście Slime, które były bardzo potrzebne do założenia gildy. I zazwyczaj, jeśli już ktoś cheatował na serwerze SKKF-a, był to oczywiście serwer premium, robił to. Bardzo pokryjemu, aby nie dostać PERMA, ponieważ był to wtedy jeden z większych serwerów. No, jak sami wiecie, gdybyście dostali bana. To ciężko byłoby tego unbana załatwić, tym bardziej że bany przychodziły na kolejne edycje. Natomiast do serwerów PvP i innych takich mniejszych serwerów sporo osób po prostu wbijało i cheatowało, latało na flyhaku, czy także klepało się na killaure, gdzie oczywiście aż te serwery były mało popularne, mało graczom tam zależało żeby grać, wbijali cheatować i tak naprawdę dostawali bana, a na skafie cheatowało się, ale oczywiście tak, żeby tego bana nie dostać tak po kryjomu. Z każdą nową edycją SKFA przybywało graczy, no i oczywiście przybywało cheaterów. W pewnym momencie serwer SKFa postanowił, no posłuchajcie, zróbmy serwer Non-Premium. Gdy ten serwer stał się Non-Premium, oczywiście ilość cheaterów się o wiele, o wiele zwiększyła i tych cheaterów było mnóstwo. Następnie dopiero później zaczęły powstawać różne paczki, jakieś Blazing pack, czy także paczka e, anti-cheat na serwerze MCAC i to dopiero w 90% powstrzymało tą falę cheaterów. Lecz oczywiście, gdy Blazing Pack wszedł, było oczywiście sporo obejść i w ogóle teraz też są, ale administracja stara się to wszystko oczywiście załatać, te wszystkie luki. Lecz posłuchajcie, jakiś czas temu doszło do tego, że sporo osób pisze albo jakieś swoje lancery, albo jakieś skrypty, albo jakieś swoje autorskie cheaty. No i tak naprawdę sporo osób w. W taki sposób cheatuje, żeby nie wiem, trochę lepiej się klepać. Postajcie te wszystkie czyty bardzo, ale to bardzo szybko się rozwijają. Jakieś antyknoki, jakieś mniejsze knoki, większe knoki, większy ping, no jest tego naprawdę bardzo sporo. No jak sami wiecie, sporo osób z tego korzysta. Jest to bardzo trudno wykryć, więc administracja ma czasami oczywiście z tym problemy. No i co, mam nadzieję, że tą historię wam w miarę dobrze przedstawiłem, oczywiście cheaty się bardzo rozwinęły, oczywiście w Minecrafcie, kiedyś grało się na Dusie X-Ray'u, w tym momencie są to skrypty itp itd. Cóż, niestety tak to wygląda, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, przy okazji nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji wraz z węczkiem, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!